Morskie tradycje Elbląga sięgają najstarszej przeszłości tego miasta. Był on obok Gdańska głównym portem dla ziem polskich. Prężnie działał tu przemysł stoczniowy, produkowano również maszyny parowe i lokomotywy. Towary eksportowano do kilkunastu państw, między innymi do Chin i Brazylii. Wszystko zmieniło się po wojnie. Teraz poprzez przekop Mierzei Wiślanej i budowę kanału żeglugowego rząd próbuje przywrócić Elblągowi tradycje portowe. Elbląg ma doskonałe połączenia kolejowe z Polską, ma wodne z Gdańskiem i powiedzmy z Rosją, tak, jeżeli nie ze światem. Ma dużo terenów. No niestety tak się składa, że jest taką Polską B albo C. Tutaj w naszych regionach jest, jak na Polskę, to jest wysokie bezrobocie, bo ono jest cały czas jeszcze dwucyfrowe, a parę lat temu wynosiło około tam 25%. Mierzeja Wiślana to piaszczysty wał oddzielający Zalew Wiślany od Zatoki Gdańskiej. Mierzeja podzielona jest między Polskę a Rosję. Jedyne bezpośrednie połączenie morza i zalewu to cieśnina Piławska. Problem w tym, że żeby się do niej dostać, należy przepłynąć przez rosyjską część zalewu, nazywaną Zatoką Kaliningradzką. Władze obwodu kaliningradzkiego umożliwiają przez nią swobodny przepływ tylko statkom polskim i rosyjskim, co znacznie utrudnia handel międzynarodowy. W celu dogodnego połączenia Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej rząd zdecydował się przekopać polską część Mierzei i wybudować kanał żeglugowy. Inwestycja budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską będzie się składała z trzech kluczowych elementów. Pierwszy element to będzie kanał żeglugowy wraz z przekopem Mierzei Wiślanej, czyli to będzie mieścić śluzę, mosty dla ruchu samochodowego, port od strony Zatoki Gdańskiej, stanowisko postojowo-portowe od strony zalewu. I to jest jakby jedna część. Druga część to jest kanał żeglugowy przez Zalew Wiślany o parametrach szerokość 60 metrów, głębokość 5 metrów. Te same parametry będą przy przekopie. I trzecia część to jest samo wejście do portu Elbląg, czyli od wejścia na rzekę Elbląg, od stawy czerwonej i zielonej do samego portu Elbląg, gdzie musimy poszerzyć w wielu miejscach tor przez rzekę Elbląg, pogłębić go, obudować brzegi rzeki i to no, też jest duża część, droga i konieczna do tego, żeby był sprawny dostęp do portu Elbląg. Budowa kanału żeglugowego rozpocznie się za rok na terenie miejscowości Nowy Świat. Koniec budowy zaplanowano na rok 2022. Koszt inwestycji szacowany jest na 880 milionów złotych. Ma ona być finansowana w całości ze środków państwa. Jej realizację nadzoruje minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a wykonawcą jest Urząd Morski w Gdyni. Infrastruktura techniczna to jest droga do określonego celu, prawda? W momencie, kiedy Zalew Wiślany zostanie skomunikowany z otwartym morzem, no to będzie to jednoznaczne ze zwiększoną liczbą turystyki jachtowej. Turystyka jachtowa automatycznie doprowadzi do tego, że zarówno kąty rybackie, Sztutowo, północny brzeg Zalewu Wiślanego, czyli te miejscowości, o których wspomniałem, zaczną się rozwijać, bo w chwili obecnej tej turystyki tak naprawdę jachtowej nie ma. Wydaje się, że przekopanie Zalewu Wiślanego, nie bezpośredniego, skróconego połączenia, poprawi stan wody w zalewie. Będzie bardziej świeża woda, więcej tej wody będzie się mieszać, będą ryby morskie, tak? W rosyjskiej części jest mnóstwo ryb i tam rybołówstwo to są potężne, wielkie jednostki. Bo u nas są małe łodzie, które nie bardzo mają co łapać. Dlatego, że do nich wpływa ryba przez cieśninę Piławską. Długość kanału wyniesie 1,3 km, a głębokość 5 metrów. Ma on umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich, to znaczy o zanurzeniu do 4 metrów, długości 100 metrów i szerokości 20 metrów. W obecnej chwili do Elbląga mogą wpływać statki o zanurzeniu do 2 metrów. Port w Elblągu nie ma być portem piątym konkurencyjnym dla naszych portów morskich, portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej.
Inne parametry statków. Gdynia, którą widzimy tutaj w kamerze, to jest port, który zamierza obsługiwać statki o długości 366 metrów. Natomiast jeśli popatrzymy na Gdańsk, do Gdańska zawijają największe statki na świecie, a więc statki kontenerowce o długości 400 metrów. Niedługo prawdopodobnie ta długość będzie przekroczona. Od Elbląga no, w najśmielszych oczekiwaniach nie sądziliśmy, że będą takie statki zawijać. Natomiast zwiększenie zanurzenia zamiast 2 metrów do 4,5 metra daje nam tutaj masę towarową, którą jednorazowo większą możemy przewieźć za pomocą podobnych jednostek pływających. A nawigatorzy i ludzie od transportu wiedzą, że każdy centymetr zanurzenia to na statku jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lub kilkaset ton towaru, który możemy zabrać. Realizacja tej inwestycji wiąże się, jak to my kolokwialnie mówimy, z otwarciem tego okna na świat, okna, które zostało zamknięte w czasach powojennych. To kanał przez Mierzeję, kolokwialnie mówiąc, Wiślaną, pozwoli na wykorzystanie obecnie istniejącego potencjału Elbląskiego portu, jak również rozbudowę, modernizację nowych terminali, nowych placów składowych. Czyli krótko mówiąc, Elbląski port będzie miał wreszcie szansę stania się takim portem fiderowym, jak ma to miejsce w innych portach Europy Zachodniej, czyli zapleczem dużych portów, portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa. Mam tutaj na myśli głównie porty trójmiejskie, w Gdyni czy w Gdańsku. Tradycje portowe Elbląga sięgają XIII wieku. W czasach nowożytnych ważnym momentem rozwoju miasta było powstanie zakładów Schichau w Elblągu, które na masową skalę produkowały statki i lokomotywy. Zakłady powstały w połowie XIX wieku, natomiast największy ich rozwój miał miejsce od 1877, kiedy to zaczęły się zamówienia dla armii pruskiej. Stocznia Schichau wyspecjalizowała się wtedy w produkcji okrętów wojskowych. Z czasem zakład, rozszerzając produkcję, otworzył filię w Gdańsku. Do końca II wojny w zakładach Schichau produkowano statki, turbiny, silniki i łodzie podwodne. Teraz wchodzimy na teren, wpłyniemy do basenu stawnej stoczni rzecznej, a przecinamy teren byłej stoczni Schichaua, gdzie potem był zamek, a obecnie zostało to posprywatyzowane, podzielone między różne firmy i nawet czasami trudno jest powiedzieć, co do czego należy. Tak? Czyli przed wojną były to duże niemieckie zakłady stoczniowe? Olbrzymie, tak? Zakłady stoczniowe, które początkowo produkowały lokomotywy, potem się przestawiły już tylko na statki. I była to tak potężna firma, że praktycznie życie miasta Elbląga zależało od tego, co tam się w tej stoczni dzieje. A stocznia gdańska powstała jako filia tej stoczni Schichaua w Elblągu. Najpierw była stocznia w Elblągu, potem była stocznia w Gdańsku. W czasie wojny ta stocznia bardzo się rozwinęła. Produkowano tutaj okręty podwodne i małe jednostki wojenne. To jest wszystko, dawna stocznia Schichaua. To pół Elbląga to jest stocznia Schichaua, bo to wszystko, co jest aż tam, łącznie z tymi białymi elewacjami, to wszystko była stocznia Schichaua. Na mocy uchwały konferencji poczdamskiej z 1945 roku istniejąca od wieków całość gospodarcza i polityczna regionu Zalewu Wiślanego została przerwana. Należące do Prus wschodnich Mierzeja i Zalew zostały podzielone. Część zachodnia przypadła Polsce, natomiast wschodnia – Rosji. W związku z militaryzacją obwodu kaliningradzkiego Związek Sowiecki uniemożliwił przepływ polskich statków przez Cieśninę Piławską. Przez kilkadziesiąt lat potencjał portu w Elblągu był marnowany. Polska się zmieniła, bo stocznia gdańska rozwinęła się i tam produkowano statki, natomiast Elbląg, z racji też braku dostępu do morza, jako że Cieśnina Piławska była pod kontrolą rosyjską, początkowo nie było mowy o tym, żeby z niej korzystać. Tutaj wyspecjalizowano się w produkcji turbin. Turbin dla energetyki. Rynkiem zbytu były Chiny, Indie, cały trzeci świat. No i zresztą również kraje RWPG. Były
Był to jeden z najważniejszych producentów turbin na świecie, Zamek. Tutaj pracowało około 20 tysięcy ludzi. Po 1989 roku jedna z pierwszych prywatyzacji dużych to było sprywatyzowanie Zamechu. Kupiła ją konkurencja, firma ABB, taki światowy koncern. W ciągu kilku lat produkcja została zamknięta. Po upadku żelaznej kurtyny podjęto negocjacje z Federacją Rosyjską w celu umożliwienia żeglugi polskim statkom przez Zatokę Kaliningradzką. To się udało, ale Rosjanie z różnych powodów zawieszali ruch. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej całkowicie uniemożliwili przepływ polskich statków. Dopiero w 2009 roku zawarto umowę, na mocy której dopuszczono polskie bandery do żeglugi po rosyjskiej stronie zalewu. Nie pozwolono jednak na swobodny przepływ statków innych państw. Obecnie port w Elblągu handluje prawie w 100% z obwodem kaliningradzkim. Kondycja elbląskiego portu w obecnym okresie właściwie wiąże się z reaktywacją działalności portowej po roku 2010, czyli w roku 2009 podpisano porozumienie o swobodnej żegludze po Zalewie Wiślanym, a właściwie po jego rosyjskiej części, gdyż port elbląski popadł na 6 lat w marazm wskutek jednostronnej decyzji rządu rosyjskiego, czyli niedopuszczanie bander polskich, w tym innych bander, do żeglugi po wodach Zalewu Wiślanego rosyjskiej części, jak wspomniałem. Natomiast ta reaktywacja po roku 2010, ona z roku na rok miała dość istotny progres, ponieważ w roku 2014 osiągnęliśmy ponowny rekord elbląskiego portu w zakresie przeładunków, gdzie ilość tych przeładunków wyniosła 358 tysięcy ton. Natomiast ku naszemu niezadowoleniu muszę przyznać, iż od roku 2015 ilość tych przeładunków rocznie maleje. Maleje wskutek niekorzystnej sytuacji geopolitycznej, jak również wahaniami kursów walut na rynku światowym. Czyli generalnie mówiąc, spadek wartości rosyjskiego rubla nie przynosi nam korzyści i nie stanowi siły nabywczej dla rosyjskiego klienta. W związku z blokowaniem dostępu do cieśniny i uzależnieniem przepływów od decyzji Rosjan, władze polskie podjęły decyzję o przekopaniu mierzei po stronie polskiej i wybudowaniu drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany. Kanał ma przywrócić tradycje portowe Elblągowi oraz rozwinąć turystycznie cały region Zalewu Wiślanego. Dzięki jego budowie Elbląg ma szansę stać się piątym portem pełnomorskim w Polsce po Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Na budowie kanału skorzysta nie tylko Elbląg. Powstaną również miejsca pracy w portach i marinach mniejszych miast Zalewu – Tolkmicku, Fromborku, Sztutowie i Krynicy Morskiej. Ja jestem zachwycony. Ja od bardzo wielu lat marzyłem o tym, aby Zalew Wiślany został skomunikowany, abyśmy dostali drugą szansę, aby taka kluczowa inwestycja znalazła się właśnie w gminie Sztutowo. I jeszcze raz podkreślę, dla nas jest to wielka szansa pod względem społecznym, pod względem ekonomicznym, gospodarczym, infrastrukturalnym, komunikacyjnym. Tu zmieni się wszystko. Oprócz budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej realizuje ambitne plany transportu rzecznego. Przez lata polskie rzeki nie były wykorzystywane jako drogi wodne. Teraz ma się to zmienić. Porty inaczej nie mogą się rozwijać, jak tylko i wyłącznie poprzez multimodalność swoją, a więc użycie wszystkich możliwych sposobów transportu. Do tej pory rzeki w żaden sposób nie były wykorzystywane właśnie do realizacji i rozwoju naszych portów. Program Strategia Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych, budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, czy budowa toru żeglugowego do portu w Szczecinie do 12,5 metra. To wszystko działania służące rozwojowi polskich portów, a przede wszystkim przekierunkowania rozwoju transportu z tej dla nas niezwykle niekorzystnej, ale potrzebnej z drugiej strony wschód-zachód na ten, który dla nas jest zasadniczy, czyli północ-południe, łączenie Morza Bałtyckiego z Morzem Śródziemnym.